dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie na naszej dzisiejszej konferencji. Witam w imieniu trenera Białegwiazdy pana Henryka Kasperczaka. Na samym początku chciałem powiedzieć, że pod koniec konferencji będę miał do tych dziennikarzy, którzy wybierają się z nami jutro do Baku, kilka informacji organizacyjnych, także jeżeli panowie będą mogli do mnie podejść, to jest kilka rzeczywiście informacji do przekazania, a teraz zaczynamy tą naszą konferencję poświęconą naszemu meczowi, który już za dwa dni. Panie trenerze, zapytamy tradycyjnie o stan zdrowotny naszych zawodników. Więc jeżeli chodzi o zawodników, no mamy małe problemy, szczególnie do tej pory jeszcze niewyleczony jest Kleber. Następnie mamy problem z gargułą, który wczoraj na treningu doznał lekkiej kontuzji łydki. No niestety też nie będzie brany pod uwagę na wyjazd do Azerbejdżanu, do Baku. Wiecie, że inni zawodnicy, którzy są w tej chwili z nami i pracują z nami, też będą nieobecni. Myślę tutaj o Chavezie, myślę tutaj o Bunozie, który dostał czerwoną kartkę w tym pierwszym meczu. Następnie Rios też będzie nieobecny, także jest to grupa zawodników dosyć duża, która będzie nieobecna na tym wyjeździe do Baku. Poza tym jest grupa 17 zawodników, która wyjedzie z nami. Do grupy dołączył zawodnik Wilk, który w pierwszym meczu nie był w grupie zawodników. Ja z mojej strony tylko chciałem jeszcze dorzucić, oprócz tego pytania, prawda, do tego, że zdajemy sobie sprawę, że ten pierwszy mecz, ta porażka wszystkich zabolała. Wiadomo, że była to porażka, można powiedzieć, nieoczekiwana. Wynik nie był to dobry dla nas, no ale jedziemy z myślą i z wiarą, że odrobimy te straty z pierwszego meczu i zawodnicy będą wszystko robili, żeby osiągnąć jak najlepszy wynik. Oczywiście z zakwalifikowaniem się. Taka jest oczywiście myśl, taka jest wiara w to, że jest to drużyna naprzeciw nas, która jest w naszym zasięgu i wszystko zrobimy, żeby się zakwalifikować. Dziękujemy serdecznie, panie trenerze. Czekamy na Państwa pytania. Bardzo proszę, pani Justyna Kroga. Nie, do tej pory nic nie zgłaszał, także to nie jest nic poważnego. Bartek Karczuk, bardzo proszę. No myślę tak, że tutaj zdecydowanie trzeba poprawić naszą grę ofensywną. Wiadomo, że w tej grze ofensywnej, gdzie byliśmy słabi w tym pierwszym meczu, szczególnie w tych akcjach, w konstruowaniu, w wykańczaniu akcji ofensywnych i w tym będziemy zresztą szukali okazji, żeby to poprawić i okazji, żeby zdobyć bramki. Pan Piotr Pęczak, bardzo proszę. No myślę tak, że tutaj mamy w tej chwili 5 obrońców i na pewno Diaz, zresztą próbowałem go w Olbromiu grać na stoperze i na pewno Diaz będzie grał na stoperze, na miejsce Klebera, czy na miejsce Bunozy w stosunku do tego pierwszego meczu. Tutaj zobaczymy, prawda, bo tak była bardzo dobra reakcja i dobra gra Małeckiego. Ładnie wszedł Małecki w tym pierwszym meczu i też będę myślał, że raczej Małecki będzie grał od początku. Bardzo proszę. To co? Ja poproszę pana, żeby odpowiedział na pierwsze pytanie. Ja
Więc tak, jeżeli chodzi o rzuty karne, myślę tak, że Żuracki nigdy w swojej karierze nie strzelał rzutu karnego, tak jak strzelił to w tym meczu. Pytanie jest zawsze takie, jak to jest, że najlepsi zawodnicy świata też czasami nie strzelają karnych, pudłują. No i to właśnie jest moja odpowiedź. Myślę, że tutaj pracuje się wszystkie elementy, prawda? Rzuty wolne, rzuty rożne, jedenastki. Także wie pan, no, trudno w tej chwili polemikować, dlaczego Żuracki inaczej strzelił i po prostu trafił w bramkarza. No ale taka jest piłka. Tak, no, może dojść, no. Każdy sobie z tego zdaje sprawę, prawda, dlatego wiemy o tym. A ten mecz przypominający oczywiście nie ma żadnego ultimatum, pozwala sobie odpowiedzieć za pana trenera, że Wisła Kraków nie zajmuje się żadnymi spekulacjami medialnymi, które pojawiły się w ostatnim czasie w trasie i chcemy, aby ta konferencja dzisiejsza była poświęcona sprawom sportowym. To tyle. Czekamy na kolejne pytanie. Bardzo prosimy. Kto z państwa? Bardzo proszę, jeszcze raz na początku. Więc debatujemy jutro o godzinie 8 rano. Oczywiście w klubie spotykamy się wcześniej. O 6.30 będzie wyjazd, żeby o 7.00 być na lotnisku. Planowo lądujemy w Baku o godzinie 15.30. Jedziemy do hotelu, obiad i trening jest zaplanowany w godzinie meczu, czyli o godzinie 21.00. No i cóż, a potem na drugi dzień, to jeżeli chodzi o te sprawy sportowe, to wiadomo, że to już pełna koncentracja i przygotowania do meczu, który także odbędzie się o 21.00, czyli o godzinie 18.00 naszego polskiego czasu. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Nie ma pytań. Dziękuję bardzo. Dziękuję.